Witamy w kolejnym odcinku Na Gorąco Krystian Bank oraz Przemysław Gawin. Dzisiaj druga Sportowia zremisowała ze Stalą Mielec 0-0. Trener Smułka mówił na pomeczowej konferencji, że wynik raczej sprawiedliwy, ale moim zdaniem to jednak nasza drużyna była dzisiaj bliżej zwycięstwa, no i zabrakło chyba niewiele, aby dzisiaj wygrać. No zdecydowanie, no sobie Duda powiedział mi tutaj po meczu, że no powinni zdobyć bramkę, bo byli tego bardzo blisko, szczególnie w tej końcówce spotkania. No niewiele tam zabrakło, mieli kilka sytuacji, no naprawdę chyba jednak bardziej zasłużone byłoby, gdyby to Bytomia dzisiaj wygrała. No patrząc z perspektywy całości meczu, no bo pierwsze 20 minut to faktycznie nieco lepiej może prezentowała się Stal Mielec, no ale patrząc z perspektywy całości meczu, no to jednak Bytomia no była jednak o trochę lepsza od Stali Mielec, no i co najmniej to 1-0 myślę powinno być dla Bytowi. Ten Rysawski chyba ciekawą rzecz powiedział, no, też na konferencji o Jakubie Kuzrze. Mówił o tym zawodniku w bardzo pozytywnych słowach, że walczył i naprawdę, jeśli chodzi o pierwszą połowę, to może wyglądało raczej średnio, ale w drugiej części spotkania to Kuzra prezentował się naprawdę z dobrej strony i chyba był takim głównym motorem napędowym akcji Drutek Zbytowi. No, tak, naprawdę Kuzra w drugiej części spotkania naprawdę w kilku sytuacjach napędzał te ataki do Drutek Zbytowi. W pierwszej połowie może było mieć dla niego pretensje, że no nie bardzo się pokazuje na prawej stronie. Może dlatego, że to była taka dla niego dość nowa pozycja, taka pozycja, do której raczej nie jest przyzwyczajony. Także no tutaj to mogło być jakimś takim powodem, dla którego może był mniej widoczny. Ale w drugiej połowie się naprawdę uaktywnił i to on był parę razy blisko zdobycia bramki. Także no na pewno na plus jest występ tego zawodnika i myślę, że sobie naprawdę zaplusował tym występem. No, skoro szkoleniowiec chwali go na konferencji prasowej, no to myślę, że jak najbardziej może sobie zapisać taki występ do udanych. Z kolei trener Sawski nie chciał komentować wiadomo czego, tych zgaszonych świateł. No to jest chyba po raz kolejny kompromitacja, że drugi raz rzędu, w tej samej minucie, ta sama sytuacja, ten sam schemat, światła gasną. No i znowu jakaś taka konsternacja i to mam wrażenie znowu wybija z rytmu nasz zespół, bo zawiązywał kolejne akcje, to powoduje kolejną przerwę, no to niepoważne rzeczy dzieją się, no to jest pierwszoligowy poziom, no to nie oszukujmy się, no to nie ma prawa się takie coś zdarzyć. No tak, ale ja szczerze mówiąc nie chcę nowego powiedzieć, bo trzy dni temu mówiłem już chyba dosyć na ten temat. Myślę, że no, kto chce się wiedzieć, co ja o tym sądzę, no to może obejrzeć tamten poprzedni film, no bo tak naprawdę nic nowego w tej kwestii się nie zmieniło. No, 3 dni od meczu, ale światło znowu gaśnie w 60 minucie, no to jest jakaś porażka. No tak, no to może, żeby tak szybko nie kończyć, to jeszcze porozmawiamy o tym, co czeka nas za tydzień. Gramy w Głogowie. Dzisiejszy mecz mnie nastraja optymistycznie, bo myślę, że Drutek Zbytowia pokazała dzisiaj, że na pewno piłkę grać potrafi do Marsji, prawda? Ta kolejna seria, znaczy seria, która się przedłużyła, jeśli chodzi o mecze bez zwycięstwa. No ale myślę, że to nastraja optymistycznie, tak można chyba krótko powiedzieć. No, a zobaczymy, jak to będzie w Głogowie. No patrząc na same statystyki, to nie jest to zbyt optymistyczne, bo to jest 6 meczów i bodajże tylko 3 punkty. Także no, pod względem samych statystyk, no to naprawdę 15 punktów straconych to jest dość kiepska statystyka. Natomiast pod względem samej gry, samego tego, jak się prezentuje Drutek Zbytowia na boisku, no to naprawdę jest takie światełko, że może Bytowia grać dobrze, że naprawdę może prezentować się z dobrej strony, że też może to punkty zdobywać w końcu nie jeden, ale 3 na przykład. Mam takie wrażenie, że to w pewnym momencie musi gdzieś drgnąć. Może jakiś taki jeden mecz musi się zdarzyć, aby poszła kolejna seria. No tak się zdarzało chyba już w Drutek Zbytowi, że zresztą nie tylko w Drutek Zbytowi, tak inne kluby też miały. Często paradoksalnie przełamywały się właśnie na Drutek Zbytowi, meczach właśnie z Drutek Zbytowią. Miały te właśnie takie mecze przełamania. Bytowi też potrzeba właśnie takiego meczu, w którym zdobyliby komplet punktów, bo gdzieś tego właśnie Drutek Zbytowi brakuje w ostatnich tygodniach i to na pewno by też trochę podbudowało morale tej drużyny. Przecież one nie są jakieś najniższe, no ale gdzieś takie zwycięstwo na pewno pomogłoby, na pewno by nie przeszkodziło i też na pewno by poprawiło sytuację w tabeli, bo kolejny remis, co prawda tabela jest bardzo płaska i tak naprawdę tam jeden mecz i może się zmienić pozycja w tabeli o kilka pozycji, no ale zawsze lepiej zdobywać 3 punkty niż jeden i myślę, że no w końcu ten zwycięski mecz przyjdzie, a gra, szczególnie ta w drugiej połowie, no to napawa optymizmem, także no mam nadzieję, że... Także takim optymistycznym akcentem chyba również zakończymy ten kolejny odcinek na gorąco. Dzisiaj trochę krócej, ale też w tym meczu no nie działo się aż tyle, no może poza tymi zgaszonymi światłami znowu, aby tutaj coś jakoś może dłużej mówić. No wiadomo, warunki dzisiaj też nie były najlepsze Murawa do gry. Gąbka, także... No właśnie, no więc to trudno dzisiaj też było coś ciekawego stworzyć. Myślę, że nam
trochę to się udawało bardziej niż Stali, no zabrakło czegoś. Ale czasami też ta właśnie murawa przeszkadzała w takiej szybkiej grze bytowi, bo tutaj to, co lubi stosować czasami Drutek z Brewia, to dzisiaj nie do końca czasami wychodziło, gdzie trzeba było szukać dalekich podań. I może gdyby ta murawa też była bardziej sucha, to też może by było dzisiaj, może zostawić właśnie 3 punkty w bytowie. No czegoś zabrakło, ale to już będzie do analizy sztabu szkoleniowego, a my już za dzisiaj dziękujemy. Krystian Błank oraz Przemysław Gawin.